She is a student in St. Petersburg. He is the last German emperor and king of Prussia. She gives birth to a baby after a baby, pregnant all the time, addicted to opium-based pain killers. He is homosexual and lives very interesting life. It is poetical almost. Nay, Rick movie based on actual events tells a story of a young woman alive in 19th century Europe. Welcome, welcome. Dzisiejsze wydarzenie w Warszawie, protest nauczycieli przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pięknie to organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, który domaga się podwyżek płac nauczycieli o 1000 zł, a także odwołania minister edukacji Anny Zalewskiej. Jak pani patrzy na to wydarzenie? Proszę ojca, no każdy ma prawo protestować. Żyjemy w wolnym, demokratycznym państwie. Jednakże dzisiejszy protest, podobnie jak i wcześniejsze protesty Związku Nauczycielstwa Polskiego, opiera się na nieprawdziwych przesłankach. Ale może zacznijmy od tego, że ZNPL straszy nauczycieli, rodziców i społeczeństwo nie po raz pierwszy. Wprowadza chaos i niepokój. Co pewien czas poprzez manifestacje, protesty, jakby daje znać, przypomina o swoim istnieniu. Protestowali przeciwko reformie edukacji, wprowadzając ją jedynie do likwidacji gimnazjów. Protestowali, czy straszyli brakiem pieniędzy na wdrażanie reformy. Straszyli masowymi zwolnieniami nauczycieli. A jak wygląda prawda? Otóż reforma systemu edukacji to przede wszystkim przywrócenie 4-letniego liceum ogólnokształcącego i odbudowa szkolnictwa zawodowego w Polsce, przywrócenie, wprowadzenie szkoły branżowej. Jeśli chodzi o finansowanie, samorządy otrzymały 313 milionów złotych na dostosowanie szkół do reformy. Oprócz tego 177 milionów złotych z rezerwy 04 na doposażenie szkół, dostosowanie ich do nauki i wzrost obowiązków szkolnych realizowanych przez placówki. W 2018 roku 404 miliony złotych z budżetu państwa przekazano na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów. Uczniowie te podręczniki i ćwiczenia otrzymują za darmo. Jednoznaczne dane z systemu informacji oświatowej mówią, że nie tylko nie stało się tak, jak straszyło ZNP zwolnieniami nauczycieli, ale przede wszystkim wzrosła liczba etatów nauczycieli. Co za darmo, to za darmo! 1768. A liczba nauczycieli w Polsce... O, kto za darmo! Co za darmo! Również zarządów Prawa i Sprawiedliwości za czasów, kiedy ministrem edukacji narodowej jest pani Anna Zalewska. Po raz pierwszy od 5 lat w 2017 roku zostały zwaloryzowane płace nauczycieli. To 413 milionów złotych zabezpieczonych w budżecie. Zapewniono również podwyżki płac. I teraz to, co dziś się dzieje przed Ministerstwem Edukacji Narodowej, mnie jako nauczyciela z 26-letnim stażem, doskonale pamiętającego, jak pracowało się w szkole zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u także, no, napawa ogromnym zdumieniem. I powtórzę, że przesłanki do dzisiejszego protestu, do dzisiejszej manifestacji są zupełnie nieprawdziwe. Otóż te podwyżki, które rząd Prawa i Sprawiedliwości zaplanował, pierwsze od 2012 roku, należałoby to podkreślić, będą systematycznie realizowane. Początkowo od 1 kwietnia bieżącego roku, kolejna transza w styczniu 2019 roku i jeszcze kolejna trzecia w styczniu 2020 roku. I te podwyżki właśnie w sumie dadzą kwotę 1000 zł. To jest to, jakby przeciwko czemu dzisiaj manifestuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. To zdumiewa. Minister, który tak naprawdę po raz pierwszy od 2012 roku zatroszczył się, przedstawiciel rządu Prawa i Sprawiedliwości, zatroszczył się o to, by nauczyciele otrzymali podwyżki. Najpierw waloryzację pensji, a potem podwyżki. I tego ministra dzisiaj
chce odwołać Związek Nauczycielstwa Polskiego, który to związek nie do końca chciał współpracować w konsultacjach dotyczących chociażby reformy systemu edukacji, ponieważ przez brak przedstawicieli tego związku nie powstał jeden z podstolików branżowych. No właśnie, jeden z tych postulatów, z którymi dzisiaj wyszli na ulicę działacze ZMP, brzmi m.in. następująco, że nie zostały wypłacone podwyżki dla nauczycieli, a pani minister Anna Zalewska zaznaczyła, że rozporządzenie zostało podpisane na czas od 1 kwietnia, podwyżki obowiązują, a zatem jest to także, myślę, jakieś celowe nastawienie, aby wprowadzić zamęt w społeczeństwie. No, ja też tak to odczytuję, ponieważ jest to też ta przesłanka twierdząca o nieprawdziwości tej manifestacji, nieprawdziwa przesłanka, dlatego że mało tego, że rozporządzenie zostało podpisane przez panią minister w terminie, to samorządy mają na wypłacenie tych pierwszych podwyżek 30 dni i związki doskonale o tym wiedzą. Wie o tym również Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dzisiaj mamy 21 kwietnia, a zatem do końca kwietnia jest jeszcze trochę czasu na to, żeby te środki wypłacić. No, samorządy powinny i muszą jakby wypełnić ten termin. Podwyżka, jeszcze raz powtórzę, pierwsza transza do końca kwietnia 2018 roku, bieżącego roku. Kolejna w styczniu 2019 i trzecia w styczniu 2020 roku. I do tego jeszcze, pani poseł, to o czym pani już wspomniała, zachowanie środowiska ZMP, które nie chciało współpracować w wielu podejmowanych projektach, no i różnego rodzaju takie sytuacje, które pokazywały nam bardzo mocno i przypominały małe tupiące dziecko, które mówi nie, bo nie, nie, bo Prawo i Sprawiedliwość, nie, bo ta ekipa rządowa. No trudno oprzeć się takiemu wrażeniu, zważywszy, że ja może przypomnę taką sytuację, że przewodniczący, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, kiedy tworzono gimnazja, był bardzo zagorzałym przeciwnikiem powstania gimnazjów. W 2015 roku, w okresie wyborów parlamentarnych, stanął obok Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mówiąc o tym, że no, jest za tym, aby te gimnazja likwidować, ale już chwilę później, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło odpowiedzialność za Polskę, okazało się, że przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego broni jak lew gimnazjów, staje w ich obronie. No, to pokazuje nie tylko ogromną zmienność, ale przede wszystkim brak stałości poglądów i jakby no, nie pozwala oprzeć się wrażeniu, że jest to działanie jednak polityczne. Pani poseł, bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Będziemy bacznie śledzić to wszystko, co dziać się będzie w dalszym ciągu w obszarze polskiej edukacji narodowej. Pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję. Bóg zapłać. Z panem Bogiem rozmawialiśmy, z panią poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panią dr Joanną Borowiak, członkiem Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Jeszcze jeden temat w dzisiejszym wydaniu Aktualności Dnia. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, że każda obrona przed napaścią powinna być zgodna z prawem. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie karnym, które zaostrzają odpowiedzialność za brutalne przestępstwa. Projekt rozszerza też faktyczne rozumienie granic obrony koniecznej. O szczegółach poinformował minister Zbigniew Ziobro. Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwu poinformować, że w dniu dzisiejszym, korzystając z swoich uprawnień jako prokuratora generalnego, wydałem polecenie prokuratorze okręgowej w Olsztynie, aby umorzyła postępowanie prowadzone w sprawie ewentualnego przekroczenia granic obrony koniecznej przez pana Mieczysława, który został napadnięty przez trzech sprawców w biały dzień, a w każdym razie działo się to o godzinie 16, to był luty, więc może już nawet nadchodził zmrok. Jako właściciel kantoru wychodził z miejsca swojej pracy i sprawcy wyrwali mu
plecak wraz ze 100 tysiącami złotych, używając tego przemocy fizycznej, uderzając i obezwładniając pana Mieczysława. Przebieg zdarzeń był przez państwa relacjonowany. Były też stawiane pytania, czy pan Mieczysław usłyszy zarzuty prokuratorskie z tego powodu, że potem, kiedy sprawcy odjeżdżali swoim samochodem, użył rewolweru, który posiadał i oddał 4 strzały w kierunku napastników, rozbijając szybę między innymi z jednym z wystrzelonych pocisków. W tej sprawie toczyło się postępowanie. Poleciłem mojemu zastępcy, panu prokuratorowi Sierakowi, aby zapoznał się z aktami sprawy, dokonał ich analizy oraz przedstawił mi ich wynik. Po przedstawieniu tejże analizy, po dyskusji, jak odbyła się tutaj z udziałem doświadczonych również prokuratorów Prokuratury Krajowej, podjąłem decyzję, korzystając z swoich uprawnień prokuratora generalnego, o umorzeniu mniejszego postępowania. Znaczy konkretnie wydałem polecenie, aby taką decyzję podjęli prokuratorzy prowadzący to postępowanie. Szanowni Państwo, ta decyzja jest wyrazem konsekwencji. Ta decyzja jest wyrazem tego, że nie rzucamy słów na wiatr, tylko że serio uważamy, iż obrona konieczna powinna być odpowiednio szeroko interpretowana. W tego rodzaju sprawach, tak jak w tym właśnie przypadku, o którym tutaj dzisiaj mówię, często prokuratura do tej pory stosowała w najlepszym razie dla sprawcy przepis mówiący o przekroczeniu granic obrony koniecznej. Tymczasem przecież mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy to bandyci zdecydowali się dopuścić brutalnego przestępstwa rozboju na właścicielu kantoru. Działali w biały dzień, działali brutalnie, działali w sposób zdeterminowany. Byli bardzo profesjonalnie przygotowani do całego przedsięwzięcia i z całą pewnością temu człowiekowi groziło nie tylko pobicie, utrata majątku, ale nawet utrata życia. Wiemy o tym, że w Polsce są prowadzone postępowania, z których wynika, że były grupy, które specjalizowały się w napadach na właścicieli kantorów i nawet dochodziło do zabójstw. W jednym z postępowań w Krakowie ustalono, że sprawcy prawdopodobnie dopuścili się zabójstw kilkunastu osób w związku z tego rodzaju napaściami. Tutaj na szczęście do takiego rozwoju wydarzeń doszło, ale sprawca, działając wspólnie w porozumieniu z dwoma innymi osobami, skutecznie odebrał znaczną kwotę pieniędzy człowiekowi napadniętemu, obezwładnił go, uderzył, działał bez jakichkolwiek skrupułów i był gotów z całą pewnością podjąć dalsze działania, które skutecznie pozwoliłby jemu i tym, że sprawcom zrealizować zamiar przestępczy. Byli to, widać, ludzie, którzy nie mieli jakichkolwiek skrupułów, by skutecznie przeprowadzić zaplanowaną operację. I rodzi się pytanie, czy właściciel kantoru, który legalnie posiadał broń, oddając strzały w kierunku uciekających napastników, przekroczył granicę obrony koniecznej, jak chciałoby wielu w tej sprawie i w jakim kierunku też toczyło się postępowanie, czy też nie przekroczył granicę obrony koniecznej. Otóż moim zdaniem, jako prokuratora generalnego oraz zdaniem doświadczonych prokuratorów, którą tą sprawę analizowałem, osoba, w tym wypadku dająca strzały za bandytami, którzy posiadali zrabowane mienie w znacznej kwocie ponad 100 tysięcy złotych, nie przekroczyła granic obrony koniecznej. Obrona konieczna w polskim prawie wyraźnie mówi, że można odpierać bezpośredni, bezprawny zamach, który jest wymierzony w jakiekolwiek dobro prawne. W tym wypadku zamachem napastników było z jednej strony zdrowie i życie napadniętego właściciela kantoru, czy też osobą bliskich, z którymi wychodził z tego kantoru, ale też mienie znacznej wartości. I dlatego sprawcy, uciekając z tym, że mieniem znacznej wartości, trwali, można powiedzieć, w tym swoim zamachu, który był przez nich niejako kontynuowany w ramach przestępczego planu. W związku z tym właściciel kantoru, w naszej ocenie, oddając strzały za napastnikami, odpierał bezprawny zamach, tak na zdrowie, ale również przede wszystkim w tym momencie na mienie, które w sposób bezprawny, przestępczy ci sprawcy usiłowali zrabować. Niestety bieg wydarzeń pokazał później, że nie była to skuteczna w konsekwencji obrona, dlatego że sprawcom udało się uciec skradzionym samochodem, samochód został później znaleziony. My musimy dać jasny sygnał, że prawo nie ustępuje przed bezprawiem. Musimy jasny dać sygnał przestępcom, że to oni mają się bać, jeśli dopuszczają się przestępstwa i zamachu na
zdrowie i życie uczciwych ludzi. Musimy dać informację Polakom, że jeżeli będą się bronić skutecznie, używając nawet metod, które są dalej idące niż te, którym posłużyli się napastnicy, to będą chronieni przez państwo. Bo nie można wymagać od obywateli, aby oni zamiast policji podejmowali działania broniące się przed tego rodzaju napaścią, a z drugiej strony by ponosili konsekwencje skutecznej obrony. Niektórzy twierdzą, że obrona konieczna to jest taki sposób działania, który da się usprawiedliwić w danym momencie, który jest absolutnie niezbędny do odparcia zamachu, jaki nastąpił. Mówi się o tak zwanej ograniczonej subsydiarności obrony koniecznej. Mówi się o tym więc, że jeżeli sprawca może uciec, to powinien uciec, przepraszam, jeżeli pokrzywdzony, napadnięty może uciec, to powinien uciec raczej niż się bronić. Powinien się skryć raczej niż starać się złapać napastników. Powinien dzwonić na policję niż sam stawiać opór przestępcom. Otóż nie mogę zgodzić się z tego rodzaju punktem widzenia. Istotą obrony koniecznej jest samoistność. Obrona konieczna daje każdemu z nas, każdemu obywatelowi naszego kraju, który został napadnięty, prawo do tego, aby podjąć skuteczną obronę. Nie jest związana z koniecznością informowania czy wzywania policji. Nie jest związana z koniecznością szukania sposobu obrony, który byłby możliwie najmniej dolegliwy dla sprawców. Gdyby przyjąć takie założenie, to znaczy, że sprawcy są zawsze w bardzo komfortowej sytuacji, bo przecież osoba napadnięta nie spodziewa się zamachu. Zamach zwykle ma charakter gwałtowny, nagły, niespodziewany. Towarzyszą temu emocje. W związku z tym w sposób naturalny prawo powinno dawać przywilej i zwiększać szanse skutecznej obrony po stronie napadniętego, dając więc większą gamę możliwości działania, również tych bardziej radykalnych i twardych środków w stosunku do groźnych bandytów i napastników. Tak stało się tym razem. Pan Mieczysław, w mojej ocenie jako prokuratora generalnego, skorzystał z uprawnienia przysługującego każdemu obywatelowi do skutecznej obrony przed bandytami. Bandyci dopuścili się groźnego przestępstwa, dopuścili się rozboju i bandyci uciekali z rabowanymi pieniędzmi. I pan Mieczysław, w mojej ocenie, miał święte prawo. Prawo, można powiedzieć, wynikające z natury relacji ludzkich i tych podstawowych wartości, jakie kształtują nasze społeczeństwo, miał prawo do podjęcia skutecznej akcji obronnej i nie może być za to prawo piętnowane, nie może obawiać się, że prowadzone postępowanie w pewnym momencie skończy się postawieniem mu zarzutów, czy też przyjęciem kwalifikacji w związku z tymi możliwymi zarzutami przekroczenia granicy obrony koniecznej. Dlatego też skorzystałem z swojego uprawnienia i wydałem polecenie umorzenia tego postępowania. Mam nadzieję, że przestępcy i bandyci w tej sprawie, którzy dopuścili się tego rozboju, zostaną również ujęci w przyszłości przez wymiar sprawiedliwości i kara surowa ich spotka. Ale wiem jedno, że dzięki takiej decyzji pan Mieczysław i jemu podobni w podobnych sytuacjach nie muszą obawiać się, że polskie państwo będzie również ich ścigać, piętnować i sankcjonować za skuteczną próbę obrony przed groźnymi bandytami. Myślę, że taka powinna być zasada działania polskiej prokuratury i póki będę prokuratorem generalnym, tego będę wymagał. I chciałbym dodać jeszcze jedno, że zmiany w prawie karnym, które przygotowaliśmy, które z jednej strony zaostrzają odpowiedzialność karną za brutalne przestępstwa, są złą wiadomością, w tym sensie skierowaną do bandytów, z drugiej strony rozszerzają rozumienie, faktyczne rozumienie granic obrony koniecznej. Właśnie jest to wyraz naszej konsekwencji. Chcemy, aby praktyka szła w parze z obowiązującym prawem. I mam nadzieję, że polski parlament przyjmie przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianę, która jeszcze dalej rozszerzy faktyczne rozumienie obrony koniecznej. Była to konferencja ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, prokuratora generalnego. Kończymy audycję aktualności dnia 4 minuty po godzinie 14. W Państwa domach gości Radio Maria. W naszym programie Czas na Wiadomości. Mam poczucie,
że realizujemy nasz program, powiedział w świętokrzyskim Jędrzejowi wicepremier ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Czołowi politycy PiS-u odbywają dziś w całej Polsce przedwyborcze spotkania z Polakami. Łącznie odwiedzą 51 miejscowości. Rozmowy mają być okazją do zaprezentowania planów ugrupowania na najbliższe miesiące. Politycy podkreślali również, że spotkania motywowane są potrzebą wsłuchania się w oczekiwania obywateli na półmetku parlamentarnej kadencji. Wicepremier Piotr Gliński podkreślał, że rzeczą naturalną dla polityka powinien być kontakt z wyborcami i zebranie opinii na temat dotychczasowej działalności. W pewnym sensie, żeby uzyskać recenzję tego, co robimy. Mamy oczywiście wciąż nowe propozycje. Jesteśmy w stanie dużo mówić na temat tego, co żeśmy dotychczas zrobili, bo ja mam poczucie tego, że rząd obecny w Polsce jest rządem wiarygodnym. Zdecydowana większość naszych zobowiązań jest albo już zrealizowana, albo jest realizowana. Myślę, że Państwo mniej więcej jesteście zorientowani. Warto pewnie powiedzieć oczywiście przede wszystkim o tych propozycjach, które padły na ostatniej konwencji i rozmawiać także o wielu sprawach, które mogą Państwa interesować, są dla Was ważne i tu oczywiście będę liczył na pytania. Przedwyborcze spotkania PiS-u z mieszkańcami Polski potrwają do końca lipca. Zainaugurował je w ubiegłą niedzielę prezes klubu Jarosław Kaczyński. Plany na najbliższe miesiące przedstawił w wielkopolskiej Trzciance. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w jedną z trzech niedziel 21 października, 28 października lub 4 listopada. Wybierzemy w nich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Trwa nabór wniosków o wsparcie inwestycji w przetwórstwo produktów rolnych. O pieniądze z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich można się ubiegać do 29 kwietnia. Dotacje są przyznawane w formie refundacji 50% kosztów. Pozyskane środki rolnik może przeznaczyć na wszelkiego rodzaju maszyny, linie technologiczne, oprogramowania czy budowę nowych budynków. Osoba, która składa wniosek, musi udowodnić, że pieniądze z programu są niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. Jak tłumaczy Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, dyrektor Regionalnego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu, program skierowany jest do trzech grup odbiorców. Pierwsi, oczywiście rolnicy indywidualni, oni mogą się ubiegać o takie wsparcie do 100 tysięcy złotych kosztów kwalifikowanych. W przypadku przedsiębiorców, którzy już prowadzą podobnego typu działalność gospodarczą, mogą się ubiegać o wsparcie do 10 milionów złotych. Jeśli ci przedsiębiorcy bądź zrzeszenia grup producentów rolnych postanowią zawrzeć taką grupę, wtedy mogą się ubiegać nawet do 15 milionów wsparcia na swoje inwestycje. Wyniki naboru ARiMR poda najpóźniej 90 dni od zakończenia przyjmowania wniosków. Rolnicy mogą składać dokumenty osobiście w oddziałach regionalnych agencji lub za pomocą poczty. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa. Kończy się 10 tydzień biblijny. W tym roku towarzyszy mu hasło związane z rokiem duszpasterskim. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Organizatorem wydarzenia jest dzieło biblijne imienia świętego Jana Pawła II. Celem tygodnia biblijnego jest pogłębienie rozumienia objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła. Chodzi także o kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, a także w indywidualnej formacji wiernych. Ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego, zachęca, by czytać Pismo Święte. Bardzo gorąco proszę o taki żywy kontakt ze Słowem Bożym. W tym roku jest to list do Rzymian i w jakimś sensie Księga Przysłów jako odniesienie bardzo egzystencjalne. Bierzmy Pismo Święte, tak jak głosi nasze hasło. Weźmijcie Ducha Świętego, weźmijcie Pismo Święte. Wszak Pismo Święte jest tabernakulum Ducha Świętego. Duch Święty jest nam potrzebny na co dzień jako nasz przewodnik, jako ten, który nas oświeca, dodaje nam odwagi, wprowadza po prostu ład i porządek w nasze życie wtedy, kiedy błądzimy. To On jest tym, który wlewa w nasze serca łaskę, miłosierdzie i przebaczenia Bożego. A dziś w ramach
ramach Tygodnia Biblijnego zakończył się ogólnopolski konkurs biblijny dla studentów wyższych seminariów duchownych. W finale zwyciężył alumn Łódzkiego Seminarium Metropolitalnego Michał Gardynia. W nagrodę będzie mógł się udać w pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 10. tydzień biblijny rozpoczęła Niedziela Biblijna, w ramach której został zorganizowany 2. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki i premier Mateusz Morawiecki. Tydzień biblijny zakończy się jutro. 25 wolontariuszy zostanie rozesłanych na misję na Syberię, Ukrainę i do Gruzji podczas czuwania, które odbędzie się dziś w nocy na Jasnej Górze. Akcja odbywa się w ramach wolontariatu syberyjskiego, a dla ochotników chcących podjąć działalność misyjną zorganizowano roczną formację. Wśród osób, które wyjadą na wschód, są m.in. emerytowani lekarze, młode dziewczyny znające język angielski i mężczyźni nazywani złotymi rączkami. O genezie pomysłu i przygotowaniach do wyjazdu mówi ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Podczas mojej wizyty na Syberii, w rozmowie z tamtejszymi duszpasterzami i siostrami zakonnymi, rodziła się taka myśl, żeby świeccy ludzie tutaj z Polski mogli przyjechać tam na Syberię po to, żeby się podzielić swoim czasem, swoimi zdolnościami. I rzeczywiście ta myśl potem zaczęła się coraz bardziej urealniać i stawać się ciałem. Nie bardzo wiedziałem, jak to ugryźć od strony formalnej. Tutaj udało mi się skontaktować z księżmi Pallotynami, którzy prowadzą podobną działalność właśnie w Fundacji Salvati. Nasi wolontariusze dołączyli się do tych wolontariuszy, którzy będą wyruszali do Afryki i Ameryki Południowej i razem przechodziliśmy wspólną formację przez cały rok w ośrodku księży Pallotynu w Ołtarzewie. Wolontariusze udadzą się m.in. do miejscowości Zabajkałem, gdzie pomogą w remoncie kościoła i zorganizują wakacje z Bogiem dla dzieci. No i po co oni tam pojadą? Na miseczkę ryżu? A kolejna do gruzińskiej Abchazji, gdzie uczestnicy żeby akcji pomogą polskim ukrywaniu w prowadzeniu wakacji dla dzieci. Część wolontariuszy uda się także do ukraińskiej miejscowości Dowbycz, gdzie ich zadaniem będzie prowadzenie dziecięcej świetlicy i prowadzenie kursów językowych. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych będzie pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Temat: konwencja klimatyczna w Katowicach. Zapraszamy na godzinę 18.15, Radio Maryja, Telewizja Trwam i 21.30, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. 12,5 minuty po godzinie 14. Przed nami nasza wspólna modlitwa popołudniowa z liturgii godzin. Hymn znajdziemy na stronie 429 w wydaniu czterotomowym Okres Wielkanocny, liturgia godzin, tom drugi, Oto jaśnieje godzina. Natomiast antyfony i psalmy, strona 1113 i strony kolejne. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Alleluja. Oto jaśnieje godzina, co smutek krzyża rozprasza, ziemię wyzwala z ciemności i świeci blaskiem pogodnym. Niej to Zbawiciel przywrócił do życia ciała umarłych, natchnął je duchem ożywczym i kazał groby opuścić. Wtedy, jak wszyscy wierzymy, straciła śmierć swoje prawa, czas się rozpoczął od nowy i darów szczęścia wiecznego. Panie, to chwałą jaśniejesz po swym zwycięstwie nad śmiercią. Tobie, z Twym Ojcem i Duchem, niech będzie cześć i podzięka. Amen. Alleluja. Alleluja, alleluja. Postępuję według sprawiedliwości i prawa. Nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom. Poręcz za dobro Twojego sługi, aby mnie zuchwalcy nie gnębili.
oczy mi słabną od wypatrywania Twej pomocy, Twego sprawiedliwego słowa. Postąp ze swoim sługą według Twojej dobroci i naucz mnie Twoich ustaw. Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał i poznał Twoje napomnienia. Już czas jest działać, Panie, bo pogwałcili Twoje prawo. Przeto więcej miłuję Twoje przykazania, niż złoto najczystsze. Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Kosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zaznali głodu. Szukającym Pana niczego nie zabraknie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Zbliżcie się, Synowie, posłuchajcie, co mówię. Będę Was uczył bojaźni Pańskiej. Kim jest ten człowiek, który życia pożąda i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć? Powściągnij swój język od złego, a wargi swoje od kłamstwa. Od zła się odwróć, czyń co dobre, szukaj pokoju i dąż do niego. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu. Ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana. Zło sprowadza śmierć na grzesznika. Wrogów sprawiedliwego spotka kara. Pan odkupi duszę sług swoich. Nie zazna kary, kto się doń ucieka. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Alleluja, alleluja. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Także, proszę Państwa, nasze radio Tok FM Euro Concita jest ambitne. Nasze radio Tok FM Euro Concita Warbi Baby Langstrom Extra jest przeambicone. No i proszę być tutaj raczej z nami. Radio Concita, proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Archiwalia Radia Concita. Zapraszamy. Archiwalia Radia Concita. To nie musimy się nic spieszyć.
Radio trzeszczy czasem. Radio szumi. Radio Conchita. Tok FM. Chciałbym być pytania dwa. Tu katolicka, polska, a polska, a. Proszę państwa, proszę państwa. Tu katolicka, polska, a. Naprawdę, to już jakieś takie głupie to wszystko jest. W literaturze, że ludzie ze sobą, bohaterowie rozmawiają, toczą dyskusje prawie że filozoficzne, ale w taki bardzo przystępny sposób. Ubierają przygody w słowa i jeżdżą na czasownikach przymiotnikami zalepiając dziury. Mi się bardzo podoba fragment z ballady grubego poety w marynarce. Nowakowski też to potrafił. Świetnie, doprowadził do perfekcji to. Bardzo się ciekawy drugiej, ewentualnie trzeciej czy kolejnych książek Pawła Sołtysa, bo ta fraza jego tam się wyraźnie zaznacza. Jeszcze trochę będziemy w ten sposób mówić. Ja o tym pisałem sam siebie, uważam za jednego z wielu zresztą absolutnych fanów pisarstwa Marka Nowakowskiego. Ta jego fraza momentami denerwująca może nawet,
ale on inaczej nie potrafił i ja nie potrafię inaczej też mówić o tej literaturze. To jest tak, że pewne zdania z jego opowiadań, mówię o opowiadaniach Marka Nowakowskiego, ja je znam na pamięć. Obudzony w środku nocy, ja w tym momencie bez żadnego problemu je powtórzę. Bardzo bym chciał, żeby tak było kiedyś z autysem i on ma na to szansę. Zresztą pomijamy to, ale to wspomnę o pierwszym laureacie nagrody Wojtku Chmielewskim, prozaiku, autorze już 5 książek. On dostał za całokształt twórczości, chociaż tak naprawdę to pretekstem jakby wtedy, przed rokiem, była jego wydana przez bodajże książka o intrygującym tytule Belweder gryzie w rękę. Ale to jest też kolejny człowiek właśnie, który po tym mieście się przemieszcza, którego można spotkać w różnych miejscach, sam z racji wieku mniej już chodzę, ale to było tak, że z Markiem czasami się nie trzeba było umawiać, jego się gdzieś spotykało na szlaku. To samo dzieje się z tymi pisarzami, oni po prostu ładują akumulatory w ten sposób. Jak się przemieszcza samochodem po tym mieście, to się widzi ładne obrazki, nic poza tym. Trzeba wejść, trzeba zagadać, trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba czasami wybić z nimi setę i wtedy poznajemy. Powiedział pan o wydawnictwie Iskry, które wydaje prozę Wojciecha Chmielewskiego, ale też niedawno, dzięki tej oficynie, uzyskaliśmy antologię opowiadań Marka Nowakowskiego. Tak, to taka książka, do której sam przełożyłem rękę, więc tu chętnie o niej może mówię, ale myślę, że książka istotna, bo to jest the best of, powiedziałbym. Ona ma tylko trochę mylący, może takiego wytrawnego czytelnika tytuł, bo zatytułowana jest Książę Nocy, a taką książkę, no to powiedzmy, czytelnik wytrawny jest się zdziwił, że ona już była, to jest 80. rok i chyba jeden z najlepszych tomów Marka, tak zatytułowany, no ale ma ona pod tytuł swój Książę Nocy, opowiadania najlepsze. To jest 40 opowiadań Marka. Książka liczy sobie, uwaga, ponad 1000 stron. To jest kuriozalna, uważam, historia, żeby pisarz znany ze swoich krótkich form, żeby zaistniał raptem jako autor kolejnego opasłego tomistrza. Ale w tym tomie właściwie czytelnik, który chce poznać pisarstwo Marka, ma w jednym tomie wszystko, nawet jeżeli ten czułów, bo słyszałem takie głosy, że tam komuś brakuje, ale to chyba normalne. Jak się napisało tyle co Marek, to jakieś opowiadanie komuś może szczególnie gra w sercu, którego tutaj nie ma, ale są naprawdę te najlepsze jego rzeczy z pierwszych tomów słynnego tego starego złodzieja, z Zbędka Kwiaciarza, ale i potem takie rzeczy jak Wesele Raz Jeszcze, jak wspomniany Książę Nocy, Hades, raport o stanie wojennym, więc tu no naprawdę jest the best of. Podejrzewam, że wybór musiał być trudny, no bo jak wybrać ze świetnych opowiadań te, które akurat mają się zmieścić w jednym tomie? Kto dokonywał tego wyboru? Kto się podjął tego heroicznego zadania? Najwięcej do powiedzenia miała Jola Nowakowska, ale również wspomniany Wojciech Chmielewski, pierwszy laureat nagrody, no i ja. I dzięki temu możemy cały czas ze świetną prozą Marka Nowakowskiego mieć do czynienia. Rzecz dochodzi do finału, w tym miejscu autor musi przeprosić czytelników, dalszego ciągu już nie będzie. Ale jednak jest i będzie. Będzie oczywiście. Kończymy te bajdy ciotki Adelaidy. Jakby powiedział Marek Nowakowski. A gościem Polskiego Radia 24 i pięknie o prozie Pawła Sołtysa i patrona nagrody, którą otrzymał, czyli Marka Nowakowskiego, opowiadał nam krytyk literacki Krzysztof Masłon. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. A rozmowę prowadziła Luiza Bebłot. Reklama. O, jak sobota, to oferta dnia w Media Expert. I ja to kupuję. W Media Expert w sobotę. Oferta dnia. Reklamy, nie, bo to lichwa, bo to jest zarobek, nie chcemy lichwę, nie chcemy zarobek, nie chcę tam pogada dalej, my nie chcemy, żeby ktoś tu zarabiał pieniądze w naszym kanale, gdy nadaje nasze radio. Talk FM Euro Concita, Barbie Baby Langström Extra. A raczej, proszę państwa, raczej do rzeczy, o co chodzi, proszę państwa. O co chodzi? Się rozsiadamy, proszę państwa, w naszym studiu radiowym. O co chodzi? Krwawe cienie. No dzisiaj już jest premiera 21, a 21.30. Blady Shadows. XIX-wieczny epicki poemat o uczennicy Instytutu Smolnego w Sankt Petersburgu oraz Wilhelmie II, królu, ostatnim cesarzu Niemiec, homoseksualiście.
Polowania były dla niego najweselszym, odprężającym punktem wyjścia. Wielokrotnie polował u księcia Radziwiłła w okolicach Niświerza. Tymczasem jej dorosłe życie to pasmo ciąż, porodów i lekarstw. Film pokazuje los młodej kobiety w nieoczywistych kontekstach. Jest oparty na faktach, utrzymanym w opiumiczno-poetyckim klimacie. Wszystkie leki w XIX wieku były na bazie opium. Zdjęcia miały miejsce w Sankt Petersburgu, Wilnie, Święciana, a Warszawa, Sztokholm i Gothenburg robią za XIX-wieczne kresy wschodnie. She is a student in Sankt Petersburg. He is the last German imperial and king of Prussia. She gives birth to a baby, another a baby, pregnant all the time, addicted to opium-based pain killers. He is homosexual and lives very interesting life. This poetical, almost oniric movie based on actual events tells the story of a young woman life in 19th century Europe. The film was shot in St. Petersburg, Vilnius, Warsaw, Stockholm, Gothenburg and Lithuanian village of Świętościany. Owódź się, Polsko ma, nie kochani kłamstwa mgła. A ty jesteś mokerowa. Polka Małgorzata Van Unen, autorka książki o skałach w Arabii Saudyjskiej, uważa, że kraj ten ma wiele nieodkrytych tajemnic. Empty Quarter, czy wulkaniczne obszary, to jest praktycznie jak wyprawa na Księżyc. To są rzeczy niepowtarzalne. Polka opowiada też o niezwykłych inskrypcjach na kamiennych tablicach, które widziała. Jakie były zwierzęta, można było zobaczyć na tych obrazkach, czyli były strusie, były żyrafy, były różnego rodzaju gazele, oczywiście ludzie jeżdżący na koniach. Kamienne inskrypcje pochodzą z czasów, gdy Arabia nie była jeszcze pustynią. Od kwietnia można starać się o wizy turystyczne uprawniające do wjazdu do królestwa. Wizy wydawane będą na razie tylko zorganizowanym grupom i rozprowadzane przez wyznaczone agencje turystyczne. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 24 poziom. Czas wejść na 24 poziom. Przy mikrofonie Przemek Pawełek. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o aferze związanej z Facebookiem Cambridge Analytica i o bezpieczeństwie naszych danych, które udostępniamy serwisom społecznościowym. O tym porozmawiamy już zaraz, ale najpierw wiadomości. Outlet spożywczy wygrał konkurs na najlepszy startup 2018 roku podczas forum inwestycyjnego w Tarnowie. Firma Michała Nowaka opracowała platformę handlową, dzięki której sprzedawane są artykuły spożywcze o kończącej się dacie ważności. Do tegorocznego konkursu Startup Award 2018 wpłynęła rekordowa liczba ponad 100 zgłoszeń. Wstępną kwalifikację przeszło 78 przedsięwzięć młodych przedsiębiorców, którzy prezentowali swoje innowacyjne biznesy podczas odbywającego się po raz 11 w Tarnowie forum inwestycyjnego. Zwycięzca Michał Nowak odebrał czek na 100 tysięcy złotych. Z jednej strony podmioty, które produkują żywność, które handlują żywnością, borykają się z problemem przeterminowania żywności, której nie udają się sprzedać. A z drugiej strony mamy na rynku bardzo dużo podmiotów gospodarczych, którym nie zależy na tym, żeby towar był długoważny, zależy na tym, żeby kupić go tanio. Mamy na myśli stołówki, catering. I im dla nich najważniejsza jest niska cena, a nie krótka data. Tak więc my łączymy te dwie grupy interesu i robimy wszystko, żeby ta żywność się nie marnowała. Ponadto przekazujemy tą żywność niesprzedaną do organizacji pożytku publicznego, jaką jest Caritas i Bank Żywności. Tak więc
Mamy kompleksowe rozwiązanie na to, jak nie marnować żywności w dużych firmach i produkcyjnych, i handlowych. Według Michała Nowaka w 2017 roku w ten sposób firmie udało się uratować i zagospodarować 20 ton żywności. Firma rozmawia z inwestorem i planuje wejść... Trzeba oszczędzać żywność, żeby nie wyrzucać, bo żywność się niszczy, nikt z tego nie korzysta. A dziady się cieszą, że coś się dzieje, że coś się psuje, bo jako pies ogrodnika usram się, a nie dam się. No, wiemy, że Warszawa jest niegościnna. Warszawa no, jest biedna, czasem za dużo tego jedzenia. Chleba za dużo, potem udają książą, wiesz, szynkę wpierdala, a chleb na śmietnik wyrzuca. Albo jeszcze inaczej, jak ci ochroniarze z biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nie wiem, co oni tego Dawidka tam wczoraj nie pogonili, bo on tam nie chciał iść potem już na to ciastko, na ten obiad, chociaż miał legitymację sobie, plakietkę załatwił, wpisane imię i nazwisko w recepcji, ale tam ci ochroniarze z biblioteki, niektórzy są tak złośliwi, to są komuchy, to są takie dziady obrzydliwe, że oni w ogóle tam nie powinni pracować, bo taki ochroniarz to jest od pilnowania porządku, a nie od pilnowania kanapek, czy od pilnowania ciastek, które albo zostają, się marnuje to wszystko. I po co organizatorka ma zbierać do swojej torebki jakieś ciastka, zamiast by ludzie to zjedli, skonsumowali? Byłoby miło, czasem nawet ktoś przechodzący weźmie ciastko. No i co się stanie? Dlaczego Polacy są, ja nie mówię o wszystkich, ale tacy na przykład ochroniarze z biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, dlaczego to takie dziady? Uparte, a durne, takie starej daty komuchy. Tam jest taki jeden czy dwóch bardzo miłych, bardzo sympatycznych. Nie przeszkadza, że mały, gruby, nie przeszkadza mi. Nie. Bo czasem się tak mówi, że wstrętna gruba świnia. Mówi się, nie? Ale po prostu, no jeden to jest wspaniały ochroniarz, on jest często. Natomiast ten taki jeden, co jego zdjęcie jest w internecie, to ma oczy wydałuszone, policzki zapadnięte, podobny do gada, który stoi i wiesz, i się gapi. Stoi i się gapi. Gdzie by co i kogo zaatakować? No to ja nie rozumiem, dlaczego takie podłe typy są. Taki motocykl, powiedzmy, trochę w stylu Harley'a. Także proszę Państwa, motocykl jak motocykl jest w Warszawie niebezpiecznie, bo tu jak nie rower wyskoczy, to coś innego. Po co sobie szykować śmierć na dwóch kółkach? Ludzie chcąc się dowartościować, to mogą sobie też kupić rower za 7 tysięcy. O, tutaj kupił taki rower za 7 tysięcy z Wyszek i ukradli mu spod basenu, kupił sobie drugi. Także pozdrawiamy. No i musimy po prostu pokonać wszystkie, podążając za historią, która nas bardzo ładnie prowadzi. No i żeby dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi, co się stało w tym świecie. No ale tego gracz dowie się w momencie, kiedy skończy grę. Bardzo silnym elementem gry jest właśnie ta... Radio. Gdyby o to tylko szło, Radio. Karabela. Co tak naprawdę staracie się tutaj zliczyć, żeby oddać to na ekranie? Tak naprawdę zaczęliśmy od... Symulacja. W programie, które dostaliśmy, mieliśmy okazję Dzisiaj będą krwawe cienie. Proszę Państwa. No i mamy cały czas programistę, który non-stop uskutecznia tą fizykę, próbując jak najwierniej odzwierciedlić prawdziwą fizykę, ale równocześnie wzbogacić ją o takie typowo gameplayowe zmiany, które powodują, że to jest jeszcze ciekawsze. Bo tak naprawdę każdy, kto grał w gry, wie, że świat odzwierciedlony w grach nie jest realistyczny. On jest przerysowany po to, żeby był ciekawszy i przyjemniejszy dla oka gracza. Więc dzięki temu tak naprawdę mieliśmy okazję dużo lepiej odzwierciedlić to, co i tak mieliśmy w planach, na dużo wyższym poziomie, co przekłada się na dużo lepszy gameplay.
normalnie myśląc o tego typu, jak zachowuje się motor na trasie, no to się myśli, no tak, mamy siłę grawitacji, jest prędkość, jest przyspieszenie, no i tyle, cała filozofia. Przypuszczam, że u was jest dużo więcej tych zmiennych, które trzeba brać pod uwagę. Jeśli pomyślimy tak naprawdę o motocyklu, no to motocykl sam nie jedzie. Siedzi na nim motocyklista, który wkłada w ten motocykl olbrzymie siły, po to, żeby on skręcał, po to, żeby się kręcił i tak dalej. Więc teraz, jeśli pomyślimy o tych wszystkich szalonych akrobacjach, które robi motocyklista typu stunt, no to musimy sobie wyobrazić, że tych zmiennych podczas wykonywania akrobacji jest ogromna ilość. I teraz normalnie w grach takie rzeczy wykonuje się poprzez animację, która jest jakby na stałe nagrana, powiedzmy, a u nas to wszystko jest wykonywane przy pomocy wkładaniu siły w motocykl na bieżąco. Czyli dokładnie tak, jakby siedział faktycznie motocyklista i faktycznie kręcił się na nim, jakby wykonywał pracę rękoma, nogami i tak dalej. Więc jest to ogromna ilość bardzo drobnych sił, o których teraz ciężko jest mi mówić, bo jest to bardzo skomplikowany proces, które finalnie dają bardzo realistyczny ruch motocykla. To pytanie w takim razie, jak wyglądałaby wasza gra, gdybyście nie mieli właśnie tego dofinansowania i nie moglibyście opracować tego, nad czym dzięki niemu pracowaliście? Na pewno motocykl byłby dużo bardziej podobny do wszystkiego tego, co gracze już widzieli. To znaczy, byłoby to pewnie animacje, stosunkowo proste, byłoby to bardzo przewidywalne, to znaczy po kilku grach pewnie byłoby to wręcz nudne. A dzięki temu nasza fizyka za każdym razem daje troszeczkę inny efekt, w związku z tym każda rozgrywka, każde 5 minut jest zupełnie inna niż poprzednie. Za każdym razem grając mamy zupełnie inne efekty, co powoduje naprawdę ciekawy efekt. Pytanie w takim razie, ile jeszcze pracy jest przed wami, dlatego że gra jest na zaawansowanym poziomie, no ale jednak widać, że sporo jednak jest do zrobienia. Jasne, tutaj nie mogę zrobić dokładnej daty. Mogę powiedzieć, że już niedługo tak naprawdę i że naprawdę warto czekać. Natomiast mogę zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby data jakby nie zaszkodziła jakości gry i dla nas najważniejsze jest, żeby to, co od graczy dostaną, było jak najlepszej jakości, jak najbardziej dopracowane i żeby było tam jak najwięcej kontentu, więc to musi wam wystarczyć. Styl racji, jak na produkcję tego typu łapie i ciekawie wygląda i najzwyczajniej w świecie po prostu bawi, a o to przecież chodzi. Motor być może nie jest pierwszym narzędziem mordu, jakie przychodzi do głowy projektantom gier, ale studio Tate Multimedia nieźle wybrnęło z zadania. Na razie jednak gra wciąż ma przed sobą sporo polerowania, by ostateczny produkt spełnił oczekiwania. Jaki wyjdzie efekt, przekonamy się, mam nadzieję, już wkrótce. Za nami premiera polskiej gry Chronicles of Magic Divided Kingdoms od studia The House of Fables. Tak jak i w poprzednich grach z tego studia mamy do czynienia z gatunkiem hopa, czyli rozwiązywaniem łamigłówek i poszukiwaniem ukrytych przedmiotów. Rozgrywka nie zaskakuje prawie niczym nowym, co nie dziwi, bo po co poprawiać schemat, który dobrze się dotąd sprawdzał. Fabuła tym razem jest baśniowa. Zabiera nas do królestwa, gdzie pełno jest magii, ale sytuacje komplikują dworskie intrygi. Naszą rolą jest właśnie rozwiązanie zagadki, stawienie czoła złu. Historia nie wyróżnia się tutaj zanadto, ale tak w końcu została napisana, jako rekonstrukcja klasycznej baśni o dobru triumfującym nad złem. Czasem nieco bardziej niż w innych podobnych grach irytują to zagadki. W moim przypadku nie obyło się akurat bez korzystania z podpowiedzi. Jednocześnie Chronicles of Magic przyjemnie wypełniło mi dwa wieczory, przenosząc mnie do zupełnie innego świata, a właśnie tego oczekuję od tego typu produkcji. Na płyty Blu-ray i DVD trafiła Liga Sprawiedliwości, czyli fabularna kontynuacja filmu Batman v Superman Świt Sprawiedliwości. Poprzedni film wieńczyła spektakularna bitwa, w której zginął Superman. W lidze to Batman stara się zbudować sojusz nad ludzi, którzy będą strzec świata opuszczonego przez przybysza z Kryptona. Jest spektakularnie, superbohatersko, ale nie do końca z wdziękiem. Liga Sprawiedliwości to pierwszy film, który pokazuje tylu superherosów ze świata DC na jednym ekranie. Obok Batmana i Wonder Woman pojawiają się więc Aquaman, nieco na siłę dowcipny Flash czy Cyborg, a ich wrogiem jest postać z innego wymiaru. To, co wypada w filmie najlepiej, to niezłe efekty specjalne, kreacje nowych bohaterów, relacje Batmana z Wonder Woman. Bardzo dobrze sprawdzają się też na telewizorze efekty kina 3D. Schody zaczynają się jednak na poziomie relacji pomiędzy bohaterami i na poziomie samej fabuły, która aż nadto przypomina filmy Marvela. Co w zasadzie nie dziwi, biorąc pod uwagę, że ligę współtworzył autor kinowych Avengersów. Batman jest nieco jak Tony Stark i Nick Fury w jednym. Dziwne pudełka, o które walczą bohaterowie, są jak marvelowskie kamienie nieskończoności. Nawet Flash został wykorzystany fabularnie, podobnie jak Spider-Man. Liga Sprawiedliwości to film, który powstawał z wielkimi problemami. Został przemontowany, dokręcono parę scen. Niestety czuć, że to zlepek różnych wizji. Sceny wzniosłe i poważne do przesady przeplatane są scenkami lżejszymi, pełnymi humoru, a ten kontrast dobrze oddaje różnicę pomiędzy stylami obydwu stojących za filmem reżyserów.
Coś tu nie zagrało i ratowano, co się dało. Czy warto dać Lidze Sprawiedliwości szansę? Fani kina superbohaterskiego pewnie i tak ten film obejrzą, choćby z ciekawości, by zobaczyć formowanie się Ligi Sprawiedliwości. Dla pozostałych widzów nieśpieszne z początku tempo i chaotyczny styl mogą być jednak mało strawne. I czas na główny temat dzisiejszej audycji. Szef Facebooka Mark Zuckerberg po skandalu związanym ze spółką Cambridge Analytica jest winien wyjaśnienia Europejczykom. Przekonywali w tym tygodniu europosłowie podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Europosłowie uważają, że powinien on przybyć do Parlamentu Europejskiego i dać gwarancję mieszkańcom Unii, że jego firma będzie chroniła dane użytkowników. Członkowie Parlamentu Europejskiego debatowali o skandalu związanym z danymi użytkowników Facebooka, które to dane miały być wykorzystane w niedawnych wyborach prezydenckich w USA. Ta sama sprawa była także przedmiotem niedawnego